Dlaczego nie mam pieniędzy? To pytanie zadaje sobie praktycznie każdy z nas. Jak to jest, że jednym żyje się dobrze, a inni mają cały czas pusty portfel? W dzisiejszym wideo pokażę Wam 7 rzeczy, które sprawiają, że bogaci są bogaci, a biedni nadal są biednymi. Jeżeli więc chcesz mieć więcej pieniędzy, pragniesz w końcu wyjść z finansowego dołka lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. O pieniądzach nie powinno się rozmawiać. Ta teoria spiskowa krąży w społeczeństwie już od wielu lat i co gorsza zbiera żniwo wśród coraz większej liczby osób. Polacy o pieniądzach rozmawiają niechętnie. Mało tego, kiedy ten newralgiczny temat jednak zostaje poruszony, zazwyczaj mówi się, że zarobki są kiepskie, albo że ceny są wysokie, albo że politycy po raz kolejny wymyślili prawo, które ma łupić klasę średnią, albo że w Polsce trzeba być szurniętym, aby prowadzić własną działalność gospodarczą. Co do zasady, pieniądz w większości z nas kojarzy się jako coś złego, sprawiającego problemy i wywołującego niepotrzebne kłótnie. Dlatego też lepiej ominąć ten temat i poplotkować na przykład o nowym aucie sąsiada lub o najnowszej koleżance Wieśka z bloku obok. Dziś jednak chciałbym z Wami porozmawiać właśnie o pieniądzach. Mało tego, porozmawiamy o ich braku, co jeszcze utrudnia temat. W tym wideo pokażę Wam 7 niezwykle ważnych aspektów, które sprawiają, że nie mamy pieniędzy. Zapraszam Was serdecznie do materiału. Pierwszą rzeczą, która jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie masz pieniędzy, jest nasza odpowiedzialność. Powiedzmy to sobie szczerze, żyjemy w najlepszych czasach, jakie miały miejsce w historii ludzkości. Dostęp do nauki, brak wojny, głodu i postęp technologiczny sprawiają, że już na starcie mamy znacznie więcej niż chociażby nasi dziadkowie. Pytanie, które warto sobie w tym miejscu zadać, to to, co z tym robimy? Bardzo wiele osób przez całe swoje życie wyznaje zasadę pójścia najmniejszą linią oporu. W szkole słabe stopnie, studia na prostym kierunku, następnie nisko opłacana praca. Na tym kończy się zazwyczaj kariera tysięcy, jeśli nie milionów osób, które żyją w naszym kraju. Nie ma się więc co dziwić, że tego typu osoby upatrują swojego niedostatku we wszystkim, tylko nie w samym sobie. Winny jest rząd, winni są rodzice, winne jest miejsce, w którym się urodziłem, winni są wszyscy, tylko nie ja sam. Czy jednak jest tak naprawdę, czy moje zarobki nie są odzwierciedleniem moich działań, umiejętności i zaangażowania? Czy z roku na rok się rozwijam poprzez dokształcanie, rozwój własnych zdolności i pracę nad samym sobą, czy też może stanąłem w pewnym miejscu już bardzo dawno temu i toleruję moje słabe życie, ponieważ boję się zrobić krok naprzód lub nie chce mi się zrobić nic więcej? Warto usiąść i zastanowić się, jaka jest moja odpowiedzialność za to, kim jestem i co robię, aby stać się najlepszą możliwą wersją samego siebie. Drugim bardzo ważnym aspektem, który odpowiada na pytanie, dlaczego nie mam pieniędzy, jest inteligencja finansowa. Polski system edukacji uczy nas o całkach, potęgach, sinusach i kosinusach, a nie uczy nas, jak obchodzić się z naszymi finansami. Oczywiście, dalej możemy zwalić winę na system, ale czy jest to do końca prawda? Każdy z nas ma dostęp do wiedzy, za którą jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej ludzie płacili słone pieniądze. W internecie jest masę darmowej, powtarzam, darmowej wiedzy na każdy temat, również ten dotyczący własnych finansów osobistych i zarządzania pieniądzem. Pytanie, jakie samo się nasuwa, to to, co z tym robimy. Czy zamiast bezproduktywnie oglądać social media, nie lepiej jest poczytać coś wartościowego lub posłuchać podcastu na temat finansów? Oczywiście nie mówię tego do Was, wszak oglądacie to wideo, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Co jednak dalej? Czy zwiększacie swoją wiedzę na temat pieniędzy? Czy się nimi interesujecie? Czy umiecie nimi zarządzać? I jakie macie do nich podejście? Wszystkie te pytania są bardzo ważne i należy je sobie samemu zadać i szczerze na nie odpowiedzieć. Kolejnym aspektem, jaki pomaga w zrozumieniu, dlaczego nie mam pieniędzy, jest podział naszych wydatków.
na co przeznaczacie swoje ciężko zarobione pieniądze? Czy odkładacie pewną ilość na czarną godzinę lub na poduszkę finansową? A może wydajecie wszystko w przeciągu tygodnia od wypłaty i staracie się przeżyć do następnej, jadąc na oparach? Jaką część waszych wydatków stanowią rzeczy potrzebne, a jaką te, które są jedynie waszymi zachciankami? Jeżeli potraficie przehulać połowę waszej wypłaty na wino, kobiety i śpiew, może warto zastanowić się nad tym, co robicie, a nie narzekać, że nie macie pieniędzy. Warto rozgraniczyć wydatki na te, które musicie wydać, czyli rachunki za prąd, wodę, gaz, czynsz i tym podobne, od tych, na które nie musicie wydawać pieniędzy. Zawsze dziwią mnie reklamy pożyczek na wakacje. Jeżeli nie mam pieniędzy na wyjazd, to po prostu nie jadę. Gdyby jednak nie było popytu na tego typu produkty, na pewno nie byłoby takich reklam. Zastanówcie się więc nad tym, na co wydajecie swoje pieniądze. Czwartą rzeczą, która sprawia, że nie mamy pieniędzy, jest zarządzanie naszym czasem. Każdy z nas powinien zdać sobie sprawę, że najcenniejszym dobrem, jakie posiadamy, jest czas. Każdy z nas w ciągu dnia posiada go tyle samo. Dokładnie 24 godziny, nie mniej, nie więcej, niezależnie od tego, czy jesteśmy prezydentem, czy też wesołym panem spod budki z piwem. Tylko od nas zależy, jak wykorzystamy naszą dobę i tutaj warto zadać sobie kilka pytań. Czy potrafię mądrze gospodarować czasem? Czy umiem go wycenić i przeanalizować, czy dana aktywność naprawdę mi się opłaca? Dam wam teraz przykład. Ludzie potrafią godzinami stać w kolejkach przed otwarciem galerii handlowych po to, by oszczędzić 20 czy 50 zł. Czy potrafią więc policzyć swój czas? Co czujesz, kiedy codziennie przez 2 godziny oglądasz telewizję lub przeglądasz bezproduktywnie internet, otwierając po raz 10 swoje social media? Zarządzanie własnym czasem i jego prawidłowe wykorzystanie sprawia, że w naszym życiu zaczyna panować porządek, a to przekłada się również na poprawę naszych finansów. Wiedząc, ile zarabiamy na godzinę, możemy łatwo przekalkulować, ile musimy pracować na dobra, które nie są nam czasami tak naprawdę potrzebne. Dlatego też warto zdać sobie sprawę z faktu, że nasz czas ma również określoną wartość, którą osoby przedsiębiorcze wykorzystują jak najlepiej. Piątą rzeczą, która sprawia, że nie mamy pieniędzy, jest brak odroczonej gratyfikacji. Czym ona jest? Polega na odsunięciu w czasie nagrody za nasze działania. Osoby, które nie mają pieniędzy, najczęściej nie potrafią powstrzymać się przed nieustannym wynagradzaniem samego siebie. Kupują więc sobie drogie samochody, fundują niepotrzebne zabawki i wybierają się na wczasy, które często fundowane są z kredytu. Osoby majętne postępują dokładnie w przeciwny sposób, wiedząc, że im bardziej oddalimy w czasie naszą nagrodę, tym większa ona będzie, hamują się przed impulsywnym postępowaniem i skrupulatnie realizują plan działania, osiągając znacznie więcej niż osoby biedne. Kolejną rzeczą, która sprawia, że nie mamy pieniędzy, jest brak wielu źródeł dochodu. Bardzo wiele osób bazuje tylko i wyłącznie na swojej pracy zawodowej jako na jedynym źródle swojego dochodu. Kiedy jednak z różnych przyczyn to źródło wysycha, kończą się również i pieniądze. Dlatego tak ważnym jest budowanie różnych źródeł dochodu, które sprawiają, że mamy znacznie szerszy horyzont możliwych działań. Jeżeli jedno z naszych źródeł wyschnie, zawsze pozostają inne, które w trudnym czasie pomagają nam odbudować naszą pozycję. Jakie mogą być to źródła? Jest ich naprawdę sporo. Jedni inwestują w nieruchomości na wynajem, inni w giełdę lub kryptowaluty, jeszcze inni budują biznesy po godzinach pracy lub zajmują się zarabianiem w internecie. Pomysłów jest naprawdę sporo i jeżeli tylko chcecie, wejdźcie sobie na mój kanał i przeglądnijcie inne z moich wideo, a na pewno znajdziecie masę pomysłów. Grunt to, aby uświadomić sobie, że dodatkowe źródła dochodu są niezbędnym zasobem każdego, kto nie chce martwić się o swój budżet. Dlatego też serdecznie zachęcam Was do ich budowy. Siódmą rzeczą, która sprawia, że nie mamy pieniędzy, jest opinia innych. Żyjemy w czasach, w których każdy z nas jest nieustannie porównywany do innych. Ile zarabiamy, jaki mamy samochód, gdzie byliśmy na wakacjach, nasz status społeczny jest cały czas sprawdzany przez innych i przez nas samych. Bardzo wiele osób, które chcą dorównać innym, żyje ponad stan tylko po to, aby zyskać w oczach swoich znajomych.
To oczywiście prowadzi do kłopotów finansowych, dlatego tak ważnym jest budowanie swojej silnej osobowości. Trzymając się swoich zasad, nie będziemy rywalizować w wyścigu szczurów o palmę pierwszeństwa, a podążymy swoją drogą, która dla nas, a nie dla kogoś innego, jest najlepsza. Ostatnim bonusowym pomysłem na to, jak mieć więcej pieniędzy, jest maksyma. Robisz jak wszyscy, masz to co wszyscy. Zobaczcie, już od podstawówki słyszymy frazesy, że najlepsza droga to zdobywanie dobrych stopni, edukacja, studia i znalezienie dobrze płatnej pracy. Tym schematem miliony ludzi realizuje swój plan na życie i owszem, część z nich osiąga sukces, większość jednak nie jest do końca zadowolonych z miejsca, w którym się aktualnie znajdują. Zobaczmy jednak, czy ci, których podziwiamy, szli tą samą drogą. Na pewno każdy z was ma jakiegoś idola, który w waszych oczach jest kimś wielkim. Czy jednak jego życiorys pokazuje to, że robiąc to, co wszyscy, otrzymał coś innego? Wielcy ludzie najczęściej dokonywali wyborów, które są omijane przez większość z nas szerokim łukiem. Dlatego też znajdują się oni tam, gdzie są, ponieważ robili rzeczy, które robili nieliczni. Warto więc zastanowić się, dokąd prowadzi moja droga i co ważniejsze, czy chcę nadal nią podążać. W dzisiejszym wideo dowiedzieliśmy się naprawdę sporo na temat tego, dlaczego wiele osób nie ma pieniędzy. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jeżeli tak się stało, koniecznie zostawcie komentarz pod tym materiałem lub udostępnijcie to wideo swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.